Witam Was gorąco w smakowitych daniach i zapraszam dziś na smakowitą sałatkę z wędliną, brzoskwiniami i żółtym serem, czyli wyśmienitą przekąskę idealną na świąteczny stół. Ulubioną wędlinę kroimy w niewielką kostkę, a następnie przekładamy do miski. Odsączone z syropu brzoskwinie oraz ugotowane na twardo i obrane ze skorupek jajka kroimy w większą kostkę, po czym wrzucamy do sałatki. Żółty ser ścieramy na tarce o dużych oczkach, a następnie wrzucamy do pozostałych składników sałatki. Odsączoną z zalewy kukurydzę łączymy z zawartością miski. Na końcu dodajemy majonez. Całość doprawiamy do smaku solą oraz czarnym pieprzem i dokładnie mieszamy. Tak przygotowaną sałatkę wstawiamy na pół godziny do lodówki, aby wszystkie smaki się przegryzły. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.